Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie kulki waftersy. Ja tak szukałem trochę po internecie, jak zrobić takie waftersy. Niestety, no mnie się nie udało niczego znaleźć ani na YouTubie, ani, że tak powiem, na stronach Google, a naprawdę już szukałem, jakie proporcje i tak dalej. Wy już nie musicie, ja już te proporcje na tego waftersa znalazłem. I co będziemy potrzebować w ogóle, żeby tego waftersa zrobić? Kulka dość taka specyficzna, ponieważ no chcemy osiągnąć, żeby ten wafters był taki neutralnie zbalansowany, tak? Żeby nam nawet tego haczyka po pierwsze nie podnosił, jeśli chcemy w ten sposób łowić, ponieważ ja waftersy używam albo do Roni Riga, albo do Kaderiga. Przy Kaderigu jest łatwiej, ponieważ na włosie mamy jeszcze śrucinkę, tak? I tutaj się nie musimy obawiać, że ten wafters nam tą śrucinę podniesie. Będzie tylko taki bardziej sztywniejszy. Albo zrobimy takiego, aby tylko i wyłącznie podniósł nam mikrokrętlik z nadhaka i nad tym haczykiem lekko balansował. W jaki sposób zrobić sobie takie waftersy, co będziemy potrzebowali? I ja dzisiaj zrobię sobie waftersy słodkie, ananasowe. Takich po prostu jeszcze nie ma. Co będę potrzebował? No, oczywiście będę potrzebował korka. To jest korek drobny, bardzo drobno zmielony. To jest taki pył. On ma chyba tam gradację od 0,0 do 0,0,5. Więc to jest po prostu pyłek. Mam za chwilę, jak będę ważył, to wam pokażę, jak to w ogóle wygląda. To jest po prostu sam pył. Moim zdaniem ważna sprawa, żeby tam dodać, to jest plazma krwi, która nam tą kulkę zwiąże, utwardzi, ponieważ tego korka trochę będzie, a korek, no niestety, przez swoje właściwości, no on się za bardzo, no nie klei. Nie klei się w ogóle, bym powiedział. Dodam sobie troszeczkę mleka w proszku, żeby ta kulka była taka słodka. Będę używał też miksu, który robiłem sam. Już pewnie widzieliście na moim filmie, jednym z pierwszych tak naprawdę w tym roku, jak taki miks zrobić. I ważna rzecz, ja wam podam wzór na ten miks pod tym filmem. Jak chcecie sobie zobaczyć, jak to zrobić, to oczywiście możecie zajrzeć do playlisty kulki proteinowe, gdzie ten właśnie miks i to, jak go zrobić, będzie. Co jeszcze bym dawał? Troszeczkę, czyli tu mamy ananasa, więc będzie oczywiście ananas, grał pierwsze skrzypce. Troszeczkę wanilii, żeby tego ananasa przełamać. Słodzik NHDC, żeby ta kulka była taka, no, konkretna, to jest taka konkret kulka, oraz żółty barwnik. Jestem ciekawy, jak w ogóle ten żółty barwnik mi zakryje ten korek, ponieważ kiedyś jeszcze 2 tygodnie temu robiłem takie testy waftersowe, ile tego korka dać. No to te kulki wyszły takie brązowe, no w kolorze takiego ciemnego korka wyszły. To będzie przeszkadzało, nie wiem. Mam nadzieję, że ten barwnik pokryje ten korek. Ja dam go trochę więcej, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tego aż tak jeszcze nie testowałem. Oczywiście jajko. Każdy wie, jak wygląda jajko, nie będę pokazywał. I taka rzecz. Zestaw takich będę używał, takich dzbanuszków plastikowych. Tutaj wszystko musi być dobrze wymieszane. Dobrze wymieszane muszą być proporcje, ponieważ właśnie proporcja tego korka w stosunku do reszty miksu jest niesamowicie istotna, tak? Jak robimy pop-upa, też będę robił pop-upy na innych filmach, to zobaczycie, że tego korka jest więcej i to już jakby nie ma takiego znaczenia, tak? Ponieważ to po prostu ma pływać i koniec. Tutaj chcę uzyskać właśnie ten taki neutral, tę taką krytyczną, że tak powiem, zbalansowalność tej kulki, więc bardzo istotne są właśnie proporcje. Dlatego mówię wam, że robię na własnym miksie, nie robiłem na miksie kupnym, więc nie wiem, jak by się to zachowało na miksie kupnym. Nie wiem też do końca, jakby się to zachowywało przy tych proporcjach, oczywiście, które wam podam. Na kulkach śmierdzących, ja robię sobie teraz słodkie. Może też dzisiaj zrobię śmierdziela, to wam po prostu gdzieś pod koniec filmu rzucę, jak to się w ogóle miało do kulek śmierdzących, czy też taka proporcja jest ok. No niestety, jak chcemy uzyskać takiego super perfekcyjnego waftersa, to trzeba się tych proporcji trzymać. Tak więc co? Zabieram sobie teraz za mieszanie. Ja sobie to będę oczywiście rolował. To jest bardzo mała ilość, żeby to z jednego jajka, bo tak naprawdę potrzebuję tylko jeden słoiczek. I tak troszeczkę zawsze wychodzi więcej. Ale mówię, z jednego jajka to będę robił. Można to wtedy sobie nawet te ciasto upulać ręcznie. Wtedy możemy sobie zrobić małe, duże, średnie, jakie chcemy te kulki. Kulki będą później przeze mnie gotowane. Nie będę ich parował.
troszeczkę mi się, że tak powiem, no nie opłaca, ja mam tylko ten, wiecie, ten koziołek, wielki garnek, tak, więc sobie po prostu je ugotuję w małym garnuszku i w zupełności myślę, to wystarczy, tak więc zabieramy się za przygotowanie naszego miksu do wafterska. Ok, teraz sobie zadozujemy nasze suche składniki. Ja robię tak, 100 gram miksu bazowego. To jest taki mój przepis. Ja też to będę robił trochę w inny sposób. Suche składniki będę dosypywał do jajka do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Jak będzie odpowiednia konsystencja, nie dosypuję dalej, więc tego miksu może wam troszeczkę zostać. Ja to tak przynajmniej robię. Jeśli robiliście to inaczej, są tutaj osoby, które już robiły wafterski, mają większe doświadczenie, to ja się bardzo chętnie, że tak powiem, troszeczkę od tych osób czegoś dowiem, ponieważ mówię, waftersy robię pierwszy raz. Ok, i teraz sobie wrzucam 100 gram mojego miksu. Jeszcze wam raz pokażę ten moje dzieło. Mój miks wygląda w ten sposób. I 100 gram. Tutaj chcę być naprawdę taki dokładny. Takie proporcje zrobiłem właśnie na 100 gram, ale nie jest to nic trudnego. Idealnie. To sobie już odkładam. Następnie daję 10 gram mleka w proszku, ponieważ w moim miksie tego mleka w proszku nie ma. Dobra, dam 15, robię pana 15. Dosłownie trochę, żeby troszeczkę nam tą kulkę tylko tak osłodzić. Plazmy krwi. Ja tutaj plazmy krwi daję 10 gram i do 125. Można dać trochę więcej, tu się nic nie stanie, będzie to twardsza kulka nam wyjdzie. No, dobra, może być 127. Najważniejsze, żeby tego miksu było tyle samo, bo też sobie odkładam. No i teraz słuchajcie, korek. Korek sobie to wytaruję przed dodawaniem korka, ponieważ tego korka trzeba bardzo dokładnie dać. Wam pokażę, jak ten korek wygląda, to jest pył. Widzicie? To jest taki pyłek. Ja takiego pyłku tutaj dam 26 gram. Zobaczcie, jedna łyżka to jest 2,5 grama, więc tego korka naprawdę idzie sporo, więc trzeba to fajnie jakoś to połączyć później. Dlatego większa ilość plazmy nie przeszkadza absolutnie. Dobra, mam 26 gram. Barwnika teraz nie dodaję, będę dawał go do mokrego, żeby mieć jak najbardziej tego barwnika w tej kulce więcej. Teraz trzeba sobie to wymieszać. Dokładnie. I nasz miks na waftersa jest gotowy. Teraz trzeba go połączyć z mokrymi składnikami. Jak widzicie, nie będzie tego dużo. Tutaj będę miał mokre składniki. Tutaj też wyrobię sobie wstępnie moje ciasto. Bo jednak wziąłem, przesypałem. Tu będzie mi się wygodnie po prostu to ciasto mieszać. Więc tak, zacznę sobie od atraktora. Ja chcę, żeby to były mocne kulki, co prawda, można dać tego nawet 10 ml, ale ja dam 5, ponieważ jak będę miał za mało tego ananasa w tej kulce, to zawsze można sobie, że tak powiem, tego atraktora dodać już bezpośrednio na kulkę i tą kulkę dopalić. Więc ja sobie tutaj daję około 7 ml tego ananasa. Możecie oczywiście więcej. Ok, 7 ml ananasa. Do tego dosłownie 2-3 ml wanilii. Oczywiście proporcje atraktorów dowolne, to już każdy sobie wedle uznania to zrobi. Później słodzik NHDC i tego naprawdę bardzo, dajemy bardzo, bardzo mało. Ja tutaj dam dosłownie mililitr, ponieważ ten słodzik jest podobno ileś set razy słodszy od cukru, więc nie ma też co przesadzać. O, dosłownie tyle, nie wiem czy zobaczyliście, no ale coś tam poleciało. Ponieważ dozowanie, słuchajcie, tego to jest 2 do 5 ml na kilogram, więc naprawdę wydajna rzecz. Tutaj jeszcze będzie oczywiście glikol propylenowy jako konserwant. Ja chcę to troszkę zakonserwować, ale to dosłownie mamy jedno jajko, ja daję na słodkie, a to jest słodkie 5 ml, więc też sobie to w strzykawce odmierzę taką ilość. Bardzo gęsty, bo jest zimno i wszystko tak trochę potężało. To sobie odstawiam. Teraz jedno jajko. Nie więcej, ponieważ nie wiem, co się stanie, jak dam więcej. Nie wiem, czy mi starczy na miks. Ja chcę sobie to na jednym jajku,
Prawdopodobnie dwie byłoby ok, ale nie potrzebuję po prostu tyle tych waftersów. Żółty barwnik. No, kulka musi być żółta tutaj, no niestety dam go dość sporo, ponieważ też musi mi ten korek zakryć. Teraz sobie to wymieszamy. Wygląda to tak. I teraz do tego będę sobie dosypywał ten miks i starał się wyrobić z niego takie ciasto, które mnie interesuje. Więc po trochu, to jest mój akurat sposób na te waftersy, tak mi jest po prostu wygodniej, tak sobie to wymyśliłem. Wy oczywiście możecie zrobić tak, jak wam będzie lepiej. Taki kogel-mogel trochę. Jeszcze trochę. Zawsze, żeby to rozmoczyć, to po prostu dodam więcej konserwantu, jako czegoś mokrego. Ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Jak zrobimy za suche to ciasto, to po prostu będzie nam się rozpadać podczas rolowania. Kolorek ma, myślę, że on jeszcze po ugotowaniu trochę się pokaże. Zaczyna już twardnieć, powiem wam, to ciasto. Ale jeszcze definitywnie. Ciasto wygląda w ten sposób. Tylko korka tu trochę widać jest. Ono jest takie bardzo specyficzne, to ciasto. Ale jeszcze trochę trzeba go dodać. Teraz, słuchajcie, to ciasto trzeba sobie wyrobić, no, ręcznie już. Więc wykładam je na stół. Zostało mi tak naprawdę poniżej połowy tamtego ciasta, w sensie miksu, widzicie? Tu było pół litra, zostało 200 ml, więc dwa jajka byłoby za dużo po prostu, na to, co tutaj mam, tak mi się wydaje. O, to jest fajne, teraz mięciutkie, plastyczne się zrobiło. Więc sobie to teraz tak wyrobię. Wiadomo, zawsze można jeszcze tego miksu dodać. O, dają sobie na żółte. O, no, takie bardzo mięciutkie. Wiadomo, trochę trzeba to wyrobić. Będzie trochę się lepiło. Popruszyć naszym miksem. Tego miksu może wam zostać. Mówię, ja robię w ten sposób. Jak wy robicie winy, no to ja chętnie też się dowiem. Wiadomo, można to zrobić inaczej. Ale mówię, no tutaj są ważne dość proporcje, tak? Wiadomo, tam gram, pół grama, nie? Ale żeby za bardzo nie przedobrzyć. Widzicie, to ciasto potrafi pękać. To jest jego, że tak powiem, no słabość, ale na szczęście no nie robimy tego, wiadomo, 10 kilo, tylko dosłownie na jeden słoiczek. Więc taka kulka, mówię, można sobie to wyrolować w ręku. Ja akurat użyję sobie matrycy, żeby mieć fajne, równe kulki, te waftersy. Bo takie po prostu mam, taką mam wizję. Okej. Jeszcze trochę, widzicie, pęka ciasto. To jest normalne, no taki zrobiłem miks. Więc ono będzie troszeczkę mi pękać. O, jeszcze się trochę klei. Zobaczcie. Róbcie to w rękawiczkach. Widzicie, ja mama nie założyłem. Jeszcze troszkę dam tego miksu. To już będzie wszystko. Ponieważ ono później mi się nie sklei. Dlaczego w ten sposób robię? Robię w ten sposób, ponieważ zachowuję w ten sposób, tak mi się wydaje, proporcje, tak? Ponieważ zawsze, o ile bym nie dodał tego sypkiego miksu, to zawsze proporcja będzie ta sama. Dlatego też wymyśliłem sobie, że będę w ten sposób robił te moje waftersy, a nie właśnie w inny. No mówię, mała ilość, więc można to sobie w rękach fajnie wyrobić. O, jak wejdziemy głębiej, no to ono się jeszcze będzie lepić. Więc trzeba sobie dobrze to ciasto wyrobić. Potem włożymy je do pistoletu i wyciśniemy. Jeszcze sobie trochę dosypiemy, bo jeszcze się lepi. Bardzo plastyczna rzecz, dlatego nie bójcie się w sumie tej plazmy. Też można użyć plazmy. Ja używam plazmy, ponieważ plazma nie zmienia mi koloru, bo jest biała. Może jak chcecie, możecie użyć śmiało też mączki z krwi. Tylko ona wtedy zabarwi wam tą kulkę na ciemny kolor. Dobra opcja na przykład do śmierdzieli. Jak najbardziej. Ja tutaj chciałem mieć takie żółte kuleczki, więc stąd też użyłem plazmy. Okej, teraz myślę, że będzie okej. Teraz to tylko wyrobić. Widzicie, bo już się tak
Bo na rękach tego nie zobaczycie, bo to mam pełno ciasta. Ale już się nie lepi. Musicie mi wziąć na słowo, że ciasto się już tak nie lepi. Dalej jest fajnie plastyczne, miękkie. Za chwileczkę wpakujemy je do pistoletu. Wyciśniemy z niego wałeczki. Zrolujemy. I będziemy mieli fajne kulasy. Pistolet oczywiście ręczny. Dysza na kulki 18. Wyciskamy. Delikatnie, żeby nam się nie porozwalało, ani bo się nic nie rozwarstwia. Miękkie jest, no ale to lepiej, żeby był bardziej miękkie, bo mówię, ten korek, on nie wiąże. Oj, to jest wszystko. Tyle, słuchajcie, wychodzi mniej więcej z jajka. Oczywiście resztę mam w pistolecie, więc sobie ręcznie to już tutaj wyrobię. Może zrobię z nich po prostu trochę większe kulki. Będę miał 18 i 20, albo takie małe waftersiki. Za chwilę będziemy rolować. Można sobie to, słuchajcie, spokojnie w rękach ukulać. Ja te właśnie te resztki, co tak mi zostały, ukulam w rękach. Coś takiego większego, bardziej nieregularnego. Coś, co mam nadzieję zaskoczy rybę. O, tu sobie zrobimy takiego większego kulasa. No, może nie aż takiego, takich to nie lubię. Ale coś takiego. Taka chyba 20 to będzie nawet lekko. I z tego też kilka takich większych. Reszta 18. Potem gotowanie. Suszenie. Pokażę wam efekt finalny. I nagram wam też, jeśli zabrałem ze sobą, bo nie robię tego u siebie, przypony, to wam pokażę, jak to się wygląda na przyponie. Mam nadzieję, że ten roller mi nigdzie nie poleci, bo ja go tutaj nie mocowałem. Zaraz zobaczymy, czy nic się tutaj nie wydarzy. W rękach nie było żadnego problemu. Mam nadzieję, że z matrycy też nie będzie. Trochę brudna, ale to chyba nic. No teraz zobaczymy to sobie w ten sposób, trzymając tą dolną część. Raz. No i chwila prawdy. Piękne kuleczki. Trochę je sobie wyrobię jeszcze w rękach. Bo mówię, trochę mi się porozjeżdżały. O. Ale widzicie? Bardzo ładne kuleczki wyszły. Takie trochę dumbbellsowate piłeczki. Jak komuś się to podoba, to zostawi. Ja sobie tylko lekko tak w rękach mignę. Ale ładnie się to kula, jak widzicie. Nie ma problemu. Praktycznie wszystko wam nagrałem tutaj na, tak powiem, na żywca, na jeden strzał. Tutaj nie będzie magii kina. Jakby się coś nie udało, to byście to zobaczyli. Mam tylko nadzieję, że w wodzie też będą się tutaj fajnie prezentować. Mówię, inne jest to ciasto, bo nigdy osiemnastki takimi nie wychodziły dumbbellsowate. Ale mówię, to jest totalnie inny rodzaj miksu. Tutaj może coś nie wyjdzie. Słuchajcie, nasze waftersy są już gotowe. Bardzo ważna rzecz, o której muszę wam powiedzieć, jeśli chodzi o waftersy. Po pierwsze, ja te waftersy na początku, tak jak powiedziałem wam w filmie, będę je gotował. Nie gotujcie tych waftersów, no z tego miksu konkretnie, ponieważ bardzo mocno one tracą kolor. Mam taką teorię i wrażenie, że ten barwnik powleka ten korek tylko z zewnątrz, tak? Wiadomo, w miksie to jest wszędzie, powleka ten korek z zewnątrz i on się bardzo łatwo wypukuje, kiedy go dogotujemy. I tak naprawdę wrzuciłem żółte kuleczki, a wyciągnąłem brązowe korkowe, lekkim ewentualnie zabarwieniu żółtego. Potem zrobiłem drugi miks, dałem więcej barwnika i też je, słuchajcie, i wtedy już je uparowałem. Wygląda to lepiej. Za chwileczkę wam pokażę z bliska wszystkie te kulki, wrzucimy sobie do słoiczka. Tak więc parować, nie gotować, nie bać się barwnika, ponieważ bardzo ciężko jest zakryć ten korek. Mówię, ja używam tego bardzo drobnego pyłu korkowego. Możliwe, że z grubszym korkiem poszłoby to zdecydowanie lepiej. Nie wiem, jeśli ktoś robił, dajcie znać w komentarzach, jestem też bardzo ciekawy. Waftersy są waftersami.
pokażę Wam je w słoiku, mam nadzieję, że to będzie fajnie widać, nie mam niestety żadnego akwarium na Kaderigu oraz na Ronirigu, aby Wam pokazać właśnie, jak ta kuleczka jest fajnie zbalansowana. Tutaj są nasze laftersiki. One wyglądają tak dość chropowato. Niestety zepsuło mi się na światło, to Wam tak nie pokażę. Uchwyt na lampę mi się zepsuł. Kolor nie jest taki ciemny jak na filmie, jest trochę jaśniejszy. Ja Wam pokażę, że one nie są twarde, gdzie całe palce jeszcze mam żółte. One są fajnie, o, ruszą się. Tak wyglądają w środku te kulki. O, coś takiego. Tutaj włożymy, mamy już jedną na Kaderigu, jedną na Ronirigu. Ważne, haczyk czwórka, tu nie ma takiego znaczenia, bo ponieważ mamy ciężarek. Tutaj mamy haczyk szóstkę. Tak więc wrzucamy sobie najpierw naszego Kaderiga do słoika i zobaczymy, jak to pracuje. O! Tak wygląda, słuchajcie, nasz wafters. Idealnie unosi się nad ruciną. Jeszcze mamy taki, słuchajcie, efekt fajny smoki, takiego smoka dzięki temu tej ilości barwnika. Więc tak to wygląda na Kaderigu. Teraz rzucimy Roniriga. I teraz Roni. Zobaczcie, o, tu będzie go fajnie widać, zobaczcie. Idealnie zbalansowana kulka, pięknie. Jestem po prostu zadowolony, kurczę, no to jest taki, mam, kurde, słuchajcie, słoik, no. Ale tutaj widać, że ona się fajnie tutaj, o, tutaj złapaliśmy. Ona się tutaj fajnie nam unosi, jeździ leciutko tylko po haczyku. No jest bomba, po prostu bomba. Jak widzieliście, waftersy wyszły super, są idealnie zbalansowane, rzekłbym, że tak właśnie krytycznie, tak jak chciałem. Kilka rad dla osób, które będą robić. Po pierwsze, no troszeczkę to barwi, jak widać, na żółto strasznie, albo na inny kolor, jak sobie weźmiecie. Ponieważ ten barwnik się tak aż nie utrzymuje na tej kulce, on się robi taki smoky, tak? Słoik mam po prostu żółciutki. Może fajna rzecz, może ktoś tego nie lubić, mi po prostu takie wyszły. Nie wiem, czy to jest kwestia barwnika, czy właśnie tego, że ten barwnik się z tej kulki tak lekko wypłukuje. Pachną super. Jeśli chodzi właśnie o barwnik i atraktor, nie żałujcie atraktora, naprawdę 10 ml można śmiało tam wrzucić, żeby one pachniały. Muszą jakby zakryć zapach tego korka, bo on troszeczkę pachnie takim swoim specyficznym zapachem. Jeśli chodzi o kolor, to tak samo. Ja robiłem dwa razy i dopiero jak robiłem pop-upy, to chyba dałem dosłownie trzy łyżki barwnika i wyszły żółte. Dopiero wtedy, tak? Więc trzeba bardzo dużo przy tym korku, tym drobnym pyle, który mam, trzeba dać dużo tego barwnika, żeby one faktycznie były żółte. Chyba że komuś nie zależy i chce właśnie takie blado-brązowe, tylko z jakąś taką nutą, ewentualnie odcieniem żółtego, no to wtedy super, tak? Ja wiem, że też takie kulki są bardzo skuteczne, bo są inne i one nie odróżniają się tak od dna, czy też od reszty, tak? Więc może akurat będzie to super skuteczne. Kolejna moja rada. Nie gotujcie, tylko parujcie, ze względu właśnie na ten barwnik, żeby go nie wypłukać z tej kulki. Kuleczki są fajnie miękkie, elastyczne, długo na pewno będą nam w słoiczku trzymać. Zawsze możemy je sobie dopalić, dolewając tam jeszcze atraktor. Stabilność takiej kulki, bo to jest na pewno istotne i Was to interesuje. Ja sprawdzałem, 12 godzin taka kulka jest waftersem. Myślę, że do 15 tym waftersem jest, później robi się taka, że nie jest tonąca, kładzie się na ten haczyk, ale dalej nim na tym tak balansuje, tak? Czyli też jest jakby, będzie spełniać swoje zadanie właśnie takiej nietypowej przynęty, która nie jest typową tonącą kulą. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeśli tak, zostawcie suba, łapkę w górę i widzimy się w kolejnych produktach. Trzymajcie się i do zobaczenia.